Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taką meduzę. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej meduzy będziemy potrzebowali kwadratowej kartki o wymiarach 50x50 cm. Najlepiej, jeżeli będzie to papier pakowy, czyli papier w takie prążki, jak widzicie. On jest po prostu bardziej wytrzymały na zgięcia i jest ciut cieńszy od zwykłego papieru do drukarki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, gdzie można taki papier dostać, to zajrzyjcie do opisu filmu. Niestety taka duża kartka na początku mi się nie zmieści w obiektywie, więc użyję kartki mniejszej. To jest kartka 20x20 cm, a kiedy już ją trochę poskładamy, no to przerzucę się na tą większą. Nie zalecam stosować mniejszej kartki niż powiedzmy 30x30 cm, ponieważ te jej odnóża są takie, że będzie bardzo, bardzo ciężko je wykonać z mniejszej kartki. No ale można powiedzieć, że jest to możliwe, tylko jak robicie pierwszy raz, no to raczej nie polecam, lepiej użyć większej kartki. Bierzemy sobie naszą kartkę. Jeżeli macie kartkę dwukolorową, no to kolorem niebieskim, czy tym kolorem, który chcemy, aby miała meduza, ustawiamy na początku do góry. I tworzymy naszemu kwadratowi dwie przekątne, przykładając prawy górny wierzchołek do lewego dolnego, a następnie prawy dolny do lewego górnego. Następnie odwracamy kartkę na drugą stronę i musimy ją złożyć na pół w dwie strony, czyli przykładamy prawą krawędź do lewej krawędzi, następnie dolną krawędź do górnej krawędzi. Kiedy nasze zgięcia wyglądają w ten oto sposób, możemy zacząć składać dalej, a mianowicie trzymając kartkę w ten sposób, używamy tej linii zgięcia i zginamy naszą kartkę w dół w ten oto sposób. Następnie używając tego zgięcia odginamy ten element na prawą stronę, czyli w taki sposób. Teraz trzymamy to, aby się nie rozwaliło i tak jakby z drugiej strony kartki robimy to samo, czyli używając tego zgięcia zaginamy w dół, a następnie używając tego zgięcia zaginamy na lewą stronę, a to spłaszczamy. I w ten sposób powstał nam taki wielowarstwowy kwadrat. Czyli zgięcia były w ten sposób, a my zagięliśmy to do środka w ten sposób. Następnie bierzemy sobie jeden element po prawej lub lewej stronie, bez różnicy. Ja zacznę sobie od prawej strony i stawiamy go w ten oto sposób pionowo. Teraz musimy go w taki oto sposób rozpłaszczyć, aby ta oto linia zgięcia zetknęła się tutaj z tymi krawędziami w środku. Czyli po prostu, żeby było równiutko spłaszczone. I zaginamy tutaj, jeżeli jest na środku w porządku i wszystko pasuje. Czyli tak to powinno wyglądać. Następnie tą krótką krawędź oraz tą krawędź przykładamy do tej środkowej linii zgięcia czy krawędzi, aby tak to wyglądało. Odginamy te elementy. Następnie musimy, używając tej oto linii zgięcia, wgiąć te elementy do środka. Do tego celu unosimy tą warstwę i używając tej linii po prostu wginamy to do środka. Taki oto sposób. I z drugiej strony tak samo. I tak to na razie wygląda.
Teraz musimy zrobić nowe zgięcie pomiędzy tym tutaj wierzchołkiem, a tym punktem, gdzie ta pionowa linia spotyka się z tą krawędzią. Czyli po prostu musimy tak, no najwygodniej chyba w powietrzu, po prostu połączyć ten punkt z tym. I z drugiej strony tak samo, ten punkt z tym musimy połączyć. I gdy to zrobimy, to kładziemy to na płasko i odginamy. Najpierw w dół, tutaj w środku zaginamy, a następnie odginamy ten element w górę. I też tutaj na środku zaginamy. A później z powrotem odginamy go w dół. I gdy to zrobimy, ta część jest gotowa. Musimy w ten sposób złożyć wszystkie cztery segmenty naszej kartki. Czyli w tym momencie, używając tej linii zgięcia, przerzucamy ten element na prawą stronę. Następnie bierzemy element z lewej strony i w taki sam sposób, poczynając od rozpłaszczenia, robimy wszystko to samo. Następnie używając tej linii zgięcia przerzucamy ten element na lewą stronę, tak aby ze wszystkich stron było po tyle samo warstw papieru. Teraz przerzucam się już na właściwą kartkę, czyli tą o wymiarach 50x50 cm. Trzymając naszą kartkę w ten oto sposób, przykładamy dolny wierzchołek, ale tylko tej jednej warstwy, do wierzchołka górnego. I zaginamy na środku. I tak powinno wyglądać nasze zgięcie. Teraz musimy wykonać zgięcie, które zacznie się w tym oto wierzchołku. I będzie ono szło tak, że ten element odginamy na razie sobie z grubsza w ten sposób. I po prostu zgięcie musi się zaczynać w tym oto wierzchołku. A tutaj na dole musi się ta krawędź przyłożyć do tej krawędzi, czyli żeby tutaj tak jakby było zagięte pod kątem prostym. Więc tu od wierzchołka, a na dole mają się z sobą stykać dwie krawędzie. I zaginamy po całej długości. I tak to zgięcie powinno wyglądać. Teraz tak jakby w drugą stronę robimy takie samo zgięcie, czyli w tym punkcie powinno się ono zacząć i powinno iść w taki oto sposób, tak aby ta oto krawędź zetknęła się z tą krawędzią. Gdy to zrobimy, nasza kartka wygląda w ten oto sposób. I teraz przykładamy tą krawędź do tej linii zgięcia, a następnie tą krawędź do tej linii zgięcia. Ale ważny element zaginamy tylko tak jakby do połowy, czyli do tego tutaj rozcięcia. Bo dalej zgięcie jest niepotrzebne. Odginamy, a następnie musimy unieść ten element do góry i tutaj w środku otwieramy sobie, wkładamy sobie rękę do środka i tak, musimy to oto zgięcie wygiąć tak, aby było wypukłe, czyli w taki oto sposób. Jak widzicie, to zgięcie jest wypukłe, a to jest wklęsłe i zagina się do góry. Tak o powinno być zagięte. Kładziemy to sobie na płasko i ten element otwieramy w taki sposób, aby to tak jakby tutaj spłaszczyć. Następnie znowu otwieramy do środka i wzmacniamy tą oto linię zgięcia, czyli taki oto sposób. Czyli powinno to wyglądać aktualnie w ten sposób.
pokażę jeszcze na szybko. Było tak. To zgięcie ma zostać wypukłe. To również i w taki oto sposób spłaszczamy. Następnie musimy tutaj w środku, pomiędzy tym tutaj punktem, który jest na środku tych dwóch linii, oraz tym punktem, gdzie te dwie krawędzie się stykają, wykonać takie proste zgięcie, aby ten element przerzucić na prawą stronę. Czyli tak to powinno wyglądać w środku. No a na zewnątrz wygląda to w ten sposób, jak widzicie, równiutka linia pomiędzy tymi dwoma punktami. No i przerzucamy to na prawą stronę. Teraz musimy tą warstwę papieru wyciągnąć ze środka. W taki sposób. A następnie wzmacniamy sobie to oto zgięcie. Jak również to oto zgięcie, żeby po jednej i po drugiej stronie było to wygięte w taki sam sposób. No i gdy spłaszczymy naszą kartkę, prezentuje się to w ten oto sposób. Czyli po jednej i po drugiej stronie jest wszystko pozaginane dokładnie tak samo. Następnie ten oto element przykładamy ten wierzchołek do tego punktu, w taki oto sposób to zaginając. Odginamy, a następnie musimy, używając tej oto linii zgięcia, ten element zagiąć do środka. Najwygodniej robi się to w taki sposób, że otwieramy to w ten sposób i używając tej oto linii zgięcia po prostu to zaginamy do środka i chowamy, aby tak prezentował się ten wystający element. Był tak, a my po prostu to zaginamy do środka, aby było schowane. I w ten oto sposób musimy powtórzyć te wszystkie ruchy po czterech stronach naszej kartki. Czyli na początku można sobie po prostu odwrócić na drugą stronę. Jeżeli nie jest to na środku, no to przerzucamy warstwę i powtarzamy te wszystkie ruchy od samego początku, od przyłożenia wierzchołka jednego do wierzchołka drugiego. Następnie powtarzamy to z tym elementem, jak również z tym elementem. I kiedy ze wszystkich czterech stron mamy poskładane w taki sam sposób, możemy przejść dalej. I trzymając kartkę właśnie tutaj, gdzie jest to rozłożone, odginamy ten element na lewą stronę, aby zagiąć taką samą linię zgięcia jak tutaj. I teraz musimy ten oto odcinek podzielić na cztery części. Do tego celu przykładamy tą oto krawędź właśnie do tej linii, którą przed chwilą wykonaliśmy. No i teraz dzielimy ten odcinek tak jakby na pół, a później każdą połowę jeszcze raz na pół. Czyli teraz znowu tą samą krawędź do tej linii zgięcia. Następnie ciągniemy to dalej w ten sposób, aby podzielić ten odcinek na pół i po prostu to oto zgięcie zrównujemy z tym zgięciem. I tak to powinno wyglądać, czyli ten odcinek został podzielony na cztery części. Teraz całą tak jakby tą oto jedną stronę będziemy przykładać do tej środkowej linii zgięcia, tak aby ten odcinek podzielić w taki sam sposób na cztery części. Czyli przykładamy tą oto krawędź do tej linii zgięcia. O,
odginamy, a następnie tą samą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia. A następnie ciągniemy to w prawo, w taki sposób, aby przyłożyć tą oto linię zgięcia do tej linii zgięcia. Odginamy i jak widzicie, ten odcinek został podzielony na 4 części. Należy zrobić tak samo z drugiej strony, jak i ze wszystkich stron. Czyli po prostu tutaj, idąc po kolei, dzielimy to na 4 części, czyli przykładamy najpierw tą krawędź do tej linii. Następnie tą samą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia, którą przed chwilą zrobiliśmy. Następnie ciągniemy to w lewą stronę, tak aby ta linia zgięcia zetknęła się z tą pionową linią. Jak widzicie, ten odcinek również został podzielony na 4 takie oto paski, więc idąc po kolei, tak jak mówiłem, teraz odwracamy. Dzielimy najpierw tą środkową część na 4 części, później tą część. I tak samo powtarzamy to tutaj z tej strony, jak również z tej strony, żeby cała kartka była w taki sam sposób podzielona ze wszystkich stron. I kiedy ze wszystkich stron mamy w ten oto sposób poskładane, możemy przejść do, można powiedzieć, najludniejszej części składania naszej meduzy, a mianowicie zaczynamy sobie od tego środeczka. Po prostu musimy to powyginać w taki sposób, aby zostało przerobione na taką harmonikę. Czyli mamy tutaj tą pierwszą linię zgięcia z jednej i z drugiej strony. Musimy po prostu to rozłożyć i wzdłuż tej pierwszej linii zgięcia, czyli tej, wgiąć to w dół, tak aby to zgięcie było wypukłe. No i kolejne zgięcie musi być odgięte w drugą stronę, czyli powinno być ono wklęsłe. No i jeszcze kolejne powinno być znowu wypukłe, czyli w drugą stronę. Wzmacniamy i w taki oto sposób powinno to być zagięte, czyli w taką po prostu najzwyczajniejszą w świecie harmonikę, czyli jedno zgięcie w jedną stronę, drugie w drugą stronę. I żadnej tu filozofii głębszej nie ma. I tak samo musimy zrobić z tymi dużymi elementami, tylko z nimi jest, powiedzmy, ciut trudniej, ponieważ żeby to zrobić, no to najpierw sobie tutaj otwieramy ten oto sposób. I tu musimy trzymać ten element, żeby się nie odjął, tylko musi być zagięty do góry. I zaczynając od tej oto linii zgięcia, wyginamy ją tak, aby była właśnie wypukła. A ten środeczek można chwilowo wcisnąć do dołu, aby było nam wygodniej zaginać. Jak widzicie, pierwsze zgięcie jest zrobione wypukłe, więc kolejne musi być w drugą stronę i znów możemy sobie środeczek wygiąć teraz chwilowo do góry, aby łatwiej było nam zaginać. Jak widzicie, drugie zgięcie jest też zrobione. Kolejne zgięcie ma być w drugą stronę. Tyle można się domyślić.
i kolejne na zmianę. Raz w jedną, raz w drugą stronę. No i po wzmocnieniu nasze zgięcia prezentuje się w ten oto sposób. I dalej jesteśmy tutaj z tej jednej strony, zrobiliśmy tak po lewej stronie, no i robimy to samo z prawą stroną, czyli zaczynając od tego największego, tak jakby zgięcia, które powinno być wypukłe, a następnie na zmianę raz wypukłe, a raz wklęsłe. No i w ten oto sposób to wygląda, tak samo z jednej, jak i z drugiej strony, a z przodu w ten oto sposób. No i co, nie ma tutaj żadnej głębszej filozofii, po prostu należy ze wszystkich stron w taki sam sposób to powginać do środka na harmonikę. Zaczynając najlepiej oczywiście od tego środkowego elementu. Kiedy ze wszystkich stron poskładamy harmonikę, nasza meduza powinna wyglądać w ten oto sposób. Trzymamy to prosto tutaj na tym, powiedzmy, rozwarstwieniu. Musimy po prostu przyłożyć ten wierzchołek do tego wierzchołka. Więc przykładamy. No i zaginamy dość mocno tutaj, gdzie powinno się to zgiąć. A następnie musimy ponownie ten górny wierzchołek przyłożyć do tego punktu, gdzie przecina się pionowa linia z tą linią, którą przed chwilą zrobiliśmy. Odginamy. No i teraz musimy tak jakby tutaj kapelusz naszej meduzy rozłożyć. Czyli w taki oto sposób po prostu musimy ten wierzchołek rozciągnąć. No i tutaj, gdzie pozaginaliśmy te linie zgięcia przed chwilą, no to musimy je po prostu powzmacniać.
taki oto sposób. Czyli aby były wypukłe. Kiedy to zrobimy jako tako mniej więcej w ten sposób na razie wygląda nasza meduza, to tak jakby chwytamy to w ten oto sposób i tutaj mamy jedną krawędź, mamy drugą krawędź i tutaj powiedzmy idzie odnóże. I to odnóże po prostu musimy tak elegancko odgiąć na lewą stronę, tak jak by się nam zagięło. I przechodzimy w prawo, znowu poprawiamy tą krawędź, i to odnóże tak delikatnie na lewą stronę odginamy. I w ten oto sposób idziemy sobie w prawo i odginamy te odnóża na lewo. Kiedy już zrobimy pełne koło, to tak jakby zaginamy tutaj coraz więcej, czyli o, w taki oto sposób coraz więcej tam papieru zaginamy, aż do momentu, kiedy dojdziemy chyba do tej linii zgięcia, ale nie jestem pewien, więc nie chcę was okłamać, po prostu na razie tak robimy. Czyli w ten oto sposób zostaje to skręcone na prawą stronę i tak jak mówiłem właśnie do tej środkowej linii, czyli tak jakby te odnóża są jak najbliżej siebie, możemy jeszcze tak złapać i to powykręcać, powzmacniać zgięcia. I tak to powinno wyglądać, jak widzicie, zgięcie od tego punktu do tego punktu. I tak wygląda każde odnóże. Teraz zajmiemy się zrobieniem w odpowiedni sposób odnóży. Rozchylamy sobie tutaj, tak jakby pomiędzy tym odnóżem a tym odnóżem, czyli tutaj na środeczku, i odginamy ten oto element do góry, tak jak najbardziej się da, bo akurat jest linia zgięcia, a następnie zaginamy to w dół, pozostawiając mniej więcej gdzieś tyle zagięte. Nie ma tu żadnej konkretnej linii ani punktu odniesienia, więc robimy to po prostu na oko i staramy się, by ten kapelusz się nie odwinął, bo jego zrobimy na samym końcu. I po prostu tak ma to zostać zagięte, a następnie zginamy to w ten oto sposób, możemy wzmocnić i przechodzimy w lewo bądź w prawo do kolejnego parzydełka czy odnóża. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. I tu znowu odginamy ten element jak najwyżej się da do góry, następnie zaginamy w dół. No i teraz już możemy zerknąć, aby było tyle samo zagięte, aby te odnóża miały taką samą długość. I wzmacniamy i przechodzimy dalej. W ten oto sposób tworzymy właśnie odnóża naszej meduzy.
I kiedy te oto odnóża tak właśnie pozaginaliśmy, na chwilę je zostawiamy w spokoju, później je dokończymy. Teraz zajmiemy się tym tutaj kapeluszem. I trzymając w ten oto sposób, przykładamy każdą krawędź do tej linii oto na środku, tak aby podzielić tak jakby ten odcinek na pół, więc zaginamy tylko na wysokości tych dwóch linii. I wszystkie zgięcia powinny wyglądać w ten oto sposób. Teraz musimy je po prostu powyginać w drugą stronę, czyli w dół, aby tak to zostało odgięte. I kiedy zgięcia są już powyginane w dół, to robimy coś takiego, że chwytamy ten oto tutaj wierzchołek i odginamy go w ten oto sposób w dół, czyli w taki oto sposób. I odginamy go w ten oto sposób na lewą stronę, tak aby ten wierzchołek zetknął się z tą tutaj linią zgięcia, czyli w taki oto sposób. To wygląda i wtedy tutaj na środku zaginamy. Następnie, jak widzicie, powstała taka oto linia zgięcia. Robimy dokładnie to samo, tylko w drugą stronę, tak aby ten wierzchołek zetknął się z tym punktem. I również zaginamy dość mocno. Następnie dajemy to na środek i w ten sposób nasz kapelusz meduzy zostanie wygięty właśnie w taki ładny sposób w dół. Więc robimy to z każdym tutaj tym wierzchołkiem. Czyli wyginamy w ten sposób na środku i odginamy najpierw na prawą stronę, a później na lewą. Możemy jeszcze tak oto troszkę powzmacniać, aby to było odgięte w dół, ale z grubsza sam kapelusz powinien tak się prezentować. Teraz jeszcze dokończymy tutaj te parzydełka czy odnóża, jak zwał, tak zwał. Przechodzimy sobie do obojętnie którego i robimy coś takiego, że pierwsze zaginamy w taki oto sposób. Ten oto sposób. Można to robić w palcach, na jakimś ołówku, bądź czymś okrągłym, no zależy jak komu wygodnie. Odginamy to w ten oto sposób, a tą wyżej albo wcześniej parzydełko odginamy dokładnie taki sam, lecz odwrotny sposób. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Jak widzicie, to jest wygięte do góry w tę stronę, a to jest wygięte w dół, w tą stronę. No i takie oto pary tworzymy. Wtedy fajnie będzie się to prezentowało. I robimy tak właśnie z wszystkimi, dzieląc je na takie pary. Można to wygiąć mniej, bardziej. To już od Was dokładnie zależy, jak sobie wymyślicie.
No i kiedy powyginamy te parzydełka, możemy jeszcze poprawić kapelusz, jeżeli coś poszło nie tak i się zdeczko rozwalił, ale ogólnie nasza meduza w tym momencie jest gotowa. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.